Po prawie 5 latach od pierwszego ogłoszenia zespół szkół ogólnokształcących i sportowych przy ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie doczeka się pływalni. To dobra wiadomość nie tylko dla sportowców, ale również dla mieszkańców powiatu, bowiem basen będzie pełnił również funkcję komercyjną. Kolosalny koszt budowy tego basenu sprawia, że to nie mogła być decyzja pochopna. Usiłowaliśmy zdobyć środki w wielu różnych miejscach, w źródłach wojewódzkich, samorządowych. W końcu udało się w Ministerstwie Sportu, w związku z uruchomieniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, uzyskać dotację ze specjalnego funduszu dla inwestycji sportowych specjalnego znaczenia. I tak w tej chwili mamy przyznane 10 600 000 zł do realizacji tego zadania. Walczymy o zwiększenie tej dotacji, ponieważ z rozporządzenia wynika, że moglibyśmy ubiegać się aż do 70% wartości. Ciągle jest to w toku, ale nie czekając na rozstrzygnięcia, przystępujemy do realizacji tego zadania. Tak jak powiedziałem, była to długa droga przekonywania różnych środowisk, że ten basen jest w 60-kilkutysięcznym mieście, w 170-tysięcznym powiecie niezwykle potrzebny. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na około 30 milionów złotych. Dlatego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wraz z dyrektorem zespołu szkół Łukaszem Borkowskim chcą powiększyć dofinansowanie, które w maksymalnym wymiarze może opiewać na około 20 milionów złotych. Basen będzie budowany wedle wszystkich najnowszych standardów, również tych sportowych. W 2018 roku Federacja Światowa zmieniła przepisy i aby rozgrywać mistrzostwa na takim obiekcie, muszą być tory 2,5-metrowe. O co tu chodzi? Na pływalni Kapry tory są 2-metrowe i jest ich 6. Przepisy mówią nam o torach 2,5-metrowych i musi być ich 8. Natomiast poszliśmy troszkę ścieżką pływalni, która jest w Raciborzu i na tej pływalni będzie możliwość montowania torów również 102 metry, co spowoduje jakby większą dostępność dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie takiej sytuacji, że pływalnia zajęta jest tylko przez klub sportowy, przez zawodowych pływaków, czy też nauki pływania. Będą od samego rana minimum zawsze 2 tory dostępne dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Powstanie basenu pozwoli również rozwiązać wiele problemów związanych z logistyką prowadzenia klas pływackich w zespole szkół ogólnokształcących i sportowych. Niestety przez to, że musieliśmy dojeżdżać jakby na pływalnię Kapry, musieliśmy wynajmować jakby ograniczoną liczbę torów, powodowało to również, że do szkoły przyjmowaliśmy ograniczoną liczbę pływaków. Co roku to było 6 do 8 osób. Obiekt, który powstanie przy szkole, pozwoli nam iść w kierunku tego, aby w tych klasach sportowych pojawiło się więcej pływaków. Marzeniem jest to, aby to całe klasy pływackie jakby powstawały. Tak? Drugą kwestią jest ułożenie planu i transportu uczniów. Zawodnicy zaczynali treningi na pływalni Kapry o godzinie 6:30, tak aby o godzinie 8 mogli skończyć zajęcia, zdążyć do szkoły na godzinę 8:50, skończyć zajęcia o godzinie przed 15, tak aby na drugi trening mogli dotrzeć do godziny 15:30. Obiekt, który będzie przy szkole, daje jakby komfort w ułożeniu ich planu siatki godzin normalnych lekcji. Basen zostanie również wyposażony w trybuny, które pomieszczą 250 osób. Wykonawcy na teren budowy mają zostać wpuszczeni 31 marca. Starostwo zakłada, że pływalnia będzie gotowa do użytku do końca 2023 roku.